Zostałem ostatnio zapytany o taką kwestię, czy tekst masorecki, czy Septuaginta, jeśli chodzi o Stary Testament. Tekst masorecki, czy Septuaginta? No i odpowiedź jest na pewno nie Septuaginta, która powstała w IV wieku po narodzeniu Chrystusa, albo troszkę wcześniej, ale po narodzeniu Chrystusa w III wieku, ani tekst masorecki, a jedynie tekst spółgłoskowy zachowany w tekście masoreckim. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy tekst masorecki, to tekst spółgłoskowy to są te spółgłoski, które widać, to są główne litery. Natomiast tekst masorecki oprócz tekstu spółgłoskowego zawiera w sobie kropki i kreski. To są z VII lub VIII wieku pochodzące dodane kropeczki i kreseczki, które podpowiadają, jak czytać dany tekst. I to jest nic innego jak taki komentarz masoretów, którzy do tekstu spółgłoskowego dodali swoją interpretację i jeśli tak na to patrzeć, to to się niczym nie różni od Septuaginty. Septuaginta jest tłumaczeniem z III wieku po Chrystusie. Mamy może nawet z IV wieku po Chrystusie. Mamy to po prostu, jeśli chodzi o całość, dopiero wtedy skompletowane. Natomiast jeśli chodzi, i to też nie pełna całość, tylko większość, jeśli chodzi o tekst masorecki, to to jest praca masoretów VII-VIII wiek. Czyli można powiedzieć, że tekst spółgłoskowy jest oczywiście tekstem natchnionym, ale do tekstu spółgłoskowego masoreci dodali kropki, kreski, czyli po prostu zinterpretowali to, w jaki sposób należy odczytywać tekst spółgłoskowy. I to jest taki komentarz do tekstu spółgłoskowego, jak należy go czytać. Natchniony jest tekst, który dał Bóg, czyli zapis spółgłoskowy bez kropek i kresek, które dodali ludzie w VII wieku. Więc jeśli chodzi o Septuagintę, to dominująca narracja jest przeciwko mojemu twierdzeniu. Jeśli zajrzy się do przedmowy współczesnej Biblii, prawdopodobnie znajdzie się odniesienie do Septuaginty. Tłumacze większości współczesnych Biblii używają Septuaginty wraz z innymi tekstami w tłumaczeniu Biblii. I ja byłem nią swego czasu zafascynowany, dlatego zanim zacząłem się uczyć hebrajskiego i aramejskiego, wybrałem grekę, zakładając, że da mi ona dostęp do całości Nowego Testamentu, a przez Septuagintę do całego Starego. Bo Septuaginta to jest po prostu tekst grecki. Tutaj akurat mi się otworzył apokryf, ale na przykład tutaj mamy przysłów Salomona. I jest to tekst grecki Starego Testamentu, tłumaczenie, takie samo jak Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska, po prostu tłumaczenie z hebrajskiego na współczesny język tych, którzy mieli go czytać. Więc jest obciążone wszystkimi zaletami i wadami takiego tłumaczenia. Dobrze, że powstało, jest to świadectwo wczesne, z III wieku po narodzeniu Chrystusa, o tym, jak wyglądał Stary Testament. Już samo to jest silnym potwierdzeniem prawdziwości Słowa Bożego, bo jeszcze wtedy nie rozpadło się Cesarstwo Rzymskie, a w, na przykład w Księdze Daniela było napisane jako proroctwo w 9 rozdziale Księgi Daniela, że Cesarstwo Rzymskie przepadnie i w wielu innych miejscach, więc można powiedzieć, że nawet w tym momencie, gdy w III-IV wieku Septuaginta stała się pewnego rodzaju świadkiem tego tekstu Starego Testamentu, także potwierdza Słowo Boże, więc jej miejsce w historii też jest ważne. Więc byłem wielce pozytywnie nastawiony do Septuaginty. Twierdziłem wtedy, że Septuaginta zawiera prawdziwe odczytania, których nie ma w zachowanym tekście hebrajskim.
Dlatego przywiązywałem do niej wielką wagę. Czym jednak jest Septuaginta? Jej oficjalna legenda, a w zasadzie bajka o niej, brzmi mniej więcej tak. Twierdzi się, że Septuaginta została przetłumaczona w latach około 285-246 przed naszą erą, czyli przed narodzeniem Chrystusa. Za panowania Ptolemeusza II Filadelfa z Aleksandrii w Egipcie. Jego bibliotekarz rzekomo Demetriusz z Falerum rzekomo przekonał Filadelfa do zdobycia kopii pism hebrajskich. Następnie wybrane fragmenty pism świętych, przynajmniej od Księgi Rodzaju do powtórzonego prawa, czyli Tora tylko pięcioksiąg mojżeszowy, pierwsze pięć ksiąg Mojżesza. Nie całość Starego Testamentu, tylko pierwsze pięć ksiąg Mojżesza. Rzekomo zostało przetłumaczone na język grecki dla aleksandryjskich Żydów. Nawet najwcześniejsze datowanie oparte na tezach Eusebiusza, czyli 260 do 339 naszej ery po Chrystusie, mówi tylko o Torze, a więc pięciu księgach z 39 ksiąg. Pozostałe 34 księgi Starego Testamentu nie były objęte projektem, nawet według najbardziej korzystnego dla Septuaginty scenariusza. Pozytywnie nastawieni do Septuaginty uczeni twierdzą następnie, że Jezus i jego apostołowie używali tej greckiej Biblii zamiast zachowanego tekstu hebrajskiego, czyli tekstu spółgłoskowego. Tu polecam zainteresować się kwestią listu Arystydesa. To jest bardzo ciekawa rzecz. Cały argument, że hebrajskie pisma święte zostały przetłumaczone na język grecki przed czasami Chrystusa, opiera się na jednym dokumencie. Wszystkie inne dowody historyczne wspierające ten argument cytują lub odwołują się do tego jednego listu. W tak zwanym liście Arystydesa pisarz przedstawia się jako bliski powiernik króla Filadelfa. Twierdzi o sobie, że przekonał Eleazara, najwyższego kapłana, aby wysłał ze sobą 72 uczonych z Jerozolimy do Aleksandrii w Egipcie. Tam mieli oni przetłumaczyć pisma hebrajskie Tory na język grecki, tworząc to, co dziś nazywamy Septuagintą. Żydowski historyk Flawiusz i żydowski mistyk Filon, obaj z pierwszego wieku naszej ery po Chrystusie, i inni dodają do tej bajki, do tej historii mnóstwo mitów i ciekawostek. Niektórzy twierdzą, że 72 osoby zostały zamknięte w oddzielnych celach i cudem napisały każdą ze swoich wersji słowo w słowo tak samo. No to byłby cud. Twierdzą, że dowodzi to boskiej inspiracji całej Tory z Septuaginty. No byłoby to coś, prawda? W ten sposób twierdzi się, że Tora z Septuaginty istniała w czasach Jezusa i apostołów i że cytowali oni z niej zamiast zachowanego tekstu hebrajskiego spółgłoskowego. Ta żydowska bajka była przekazywana przez wieki, a Nowy Testament przestrzega nas przed żydowskimi bajkami, nie przypadkiem. Jedną z takich żydowskich bajek jest bajka o Septuagincie. I ta żydowska bajka była przekazywana przez wieki. Ale czy jest to prawda? Czy Septuaginta rzeczywiście została napisana zanim zaczęła się ziemska służba Pana Jezusa i Jego apostołów? Czy oni ją cytowali? Czy naprawdę została natchniona przez Boga? A jeśli ta historia jest fałszywa, to po co ją wymyślać? Czy istnieje inny powód, aby skłonić ludzi do korzystania z Septuaginty lub wiary w Septuagintę? I tu chciałbym zwrócić Twoją uwagę na weryfikowalne fakty. Autor tego listu, Aristeas, twierdzi, że był greckim urzędnikiem sądowym w czasach panowania Filadelfa. Twierdzi, że został wysłany przez Demetriusza, aby poprosić najlepszych uczonych Izraela o przyniesienie kopii hebrajskich pism świętych do Aleksandrii w celu rozpoczęcia projektu tłumaczenia Septuaginty.
Posuwa się nawet do podania nazwisk uczonych Septuaginty, ale wiele z nich pochodzi z epoki Machabeuszy, czyli 70-80 lat za późno. Tak, za późno. Wiele z nich to imiona greckie, a nie hebrajskich uczonych. Nie mogli więc znać hebrajskiego na tyle, aby dokonać przekładu na grecki. Istnieje wiele innych dowodów na to, że ten list pochodzi z innego okresu, a zatem jest zwyczajnie fałszywy. Fałszywy list jest podstawą tej żydowskiej bajki. Fałszywy list nie może prowadzić do prawdziwych ustaleń, jeśli one są oparte tylko na tym fałszywym liście. Autor tego listu kłamie na temat swojej własnej tożsamości. Domniemany w cudzysłowie bibliotekarz Demetriusz z Falerum, czyli z lat około 345-283 przed naszą erą, służył na dworze Ptolemeusza Sotera, czyli zupełnie w innych okolicznościach. Demetriusz nigdy nie był bibliotekarzem pod rządami Filadelfa. List cytuje króla mówiącego Demetriuszowi i tłumaczom, kiedy przybyli, jak cudownie było, że przybyli w rocznicę jego morskiego zwycięstwa nad Antygonusem. I to jest w tym liście siódmy tak jakby akapit, 14 werset tego akapitu. Ale jedyne takie odnotowane egipskie zwycięstwo morskie miało miejsce wiele lat po śmierci Demetriusza, więc list jest oszustwem. List Aristeesa jest oszustwem, które nawet nie pasuje do okresu, w którym rzekomo został napisany. I na podstawie tej fałszywki opiera się całą legendę o Septuagincie. Jest to żydowska bajka. Oczywiście, tak jak powiedziałem, faktem jest, że nawet z IV wieku pochodząca Septuaginta jest potwierdzeniem tego, że na przykład Daniela proroctwo już wtedy w IV wieku po narodzeniu Chrystusa istniało w postaci zapowiadającej, że upadnie cesarstwo rzymskie. Więc jest to bardzo przydatny pomnik historii, ale umieszczajmy go tam, gdzie jego miejsce. A ponieważ inni starożytni pisarze jedynie dodają do tej bajki o Septuagincie, do tej historii, jasne jest, że sama historia o przedchrześcijańskiej Septuagincie jest oszustwem. Septuaginta nie jest przedchrześcijańska, tylko dlatego część tych przekładów hebrajskiego tekstu jest podobna do Nowego Testamentu, bo po prostu Septuaginta czerpała z Nowego Testamentu i czerpała z odczytań Nowego Testamentu w dosyć szerokim zakresie, a ponieważ niestety ci Żydzi, którzy tłumaczyli Septuagintę, nie za bardzo znali Nowy Testament i nie za bardzo wiedzieli, które cytaty są z których miejsc, to nie wszystkie cytaty Starego Testamentu, Nowego Testamentu zostały przeniesione do Septuaginty. Nawet krytyczni badacze tekstu przyznają, że list jest oszustwem. Mimo to uparcie cytują list Arystydesa jako w cudzysłowie dowód na istnienie Septuaginty przed Chrystusem. Mnie oczywiście najbardziej przekonują dowody z Nowego Testamentu i teraz je przytoczę. Może powinienem był od nich zacząć. Wielu uczonych twierdzi, że Chrystus i jego apostołowie używali Septuaginty, preferując ją ponad zachowany tekst hebrajski znaleziony w świątyni i synagogach. Gdyby jednak grecka Septuaginta była Biblią używaną przez Pana Jezusa Chrystusa, nie powiedziałby, i tutaj cytat z Mateusza 5, rozdział 18, werset, zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się to wszystko spełni. Cóż za ciekawy cytat, prawda? Dlaczego Pan Jezus Chrystus nie miałby tego powiedzieć? Dlaczego Pan Jezus Chrystus miałby tego nie powiedzieć? Ponieważ jota to hebrajska litera, a kreska to mały znak hebrajski służący do rozróżniania hebrajskich liter. Szachmat. W greckim tekście Septuaginty nie ma kresek, nie ma kropek, nie ma jot.
Gdyby Jezus używał greckiej septuaginty, jego pisma święte nie zawierałyby joty i kresek, bo nie ma ich w greckiej septuagincie. Oczywiście używał pism hebrajskich. I zresztą widzimy to z tekstu, gdy czytał kogo? Izajasza. I uczeni w piśmie zachodzili w głowę, skąd on zna litery, skoro się nie uczył. Dlaczego ich to zadziwiało? Dlatego, że akurat ten tekst z hebrajskiego fragmentu z Izajasza to był fragment jeden z cięższych. Mój wykładowca hebrajskiego na początku zajęć z hebrajskiego, jakie miałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w wersji takiej do odsłuchania, powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że czapki z głów, dlatego że tą część Izajasza dopiero uczą się studenci na trzecim roku hebrajskiego, bo jest to jedna z cięższych części tekstu hebrajskiego. A Pan Jezus wszedł i stanął, otworzył i przeczytał fragment. I stąd to powiedzenie czapki z głów. Dlatego, że Pan Jezus nie tylko znał hebrajski, jak to powinien był znać cieśla. On znał ten hebrajski ponadprzeciętnie dobrze, tak, że szczęki z podłogi były zbierane przez najbardziej zaawansowanych skrybów, czy też jak to się nazywa w większości przekładów, nie skrybów, a uczonych w piśmie, choć skrybowie to jest lepsze określenie. Czyli tych, którzy znali się na odczycie tekstu hebrajskiego spółgłoskowego. I Pan Jezus zrobił na nich wrażenie, czytając ten fragment. Ponadto Pan Jezus Chrystus wymienił tekst Pisma Świętego tylko na dwa sposoby. Prawo i prorocy oraz prawo Mojżesza, prorocy i psalmy. I to widzimy w Ewangelii Łukasza 24 rozdział 44 werset. I rzekł im, to są słowa, które wam mówiłem, gdy jeszcze byłem z wami, aby się wypełniło wszystko, co napisano w zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach o mnie. Łukasza 24:44. Hebrajczycy dzielą swoją Biblię na trzy części. Prawo, proroków i pisma. Pan Jezus Chrystus wyraźnie się do tego odniósł. Nawet polskie wydanie mamy Starego Testamentu interlinearnego jako pisma. Tora, Pięcioksiąg inaczej. I prorocy. Podział hebrajski. I skoro Hebrajczycy dzielą swoją Biblię na te trzy części, prawo proroków i pisma, Pan Jezus Chrystus wyraźnie się do tego odniósł. Z kolei Septuaginta nie miała takiego podziału. W rzeczywistości zawiera ona księgi wtórnokanoniczne, apokryficzne, przeplatające się losowo z niektórymi księgami Starego Testamentu. Spis treści ksiąg Septuaginty jest tak beznadziejnie pomieszany, że Pan Jezus Chrystus nie mógł się do niej odnosić, używając takiego podziału, jak użył go w Ewangeliach. Domniemany tekst Septuaginty znajduje się dziś tylko w niektórych niepełnych manuskryptach. Główne z nich to kodeks synajski, kodeks Sinaiticus, Alef, kodeks Vaticanus, B, także kodeks Aleksandrinus, A. I to są na tyle niepewne, że nie ma jak ustalić tekstu Septuaginty, gdyż właśnie jest potrzeba zastosowania bardzo skomplikowanego systemu tekstu krytycznego i mimo tego, że tych rękopisów nie ma wiele, to tu przypisy dolne pokazują, jak mocno jest to tekst niejednoznaczny i zróżnicowany, dlatego że za każdym razem występuje w innej postaci. Oczywiście to jest tłumaczenie i nie ma problemu, że tak jest. To jest jedynie tłumaczenie, a nie po prostu tekst oryginalny.
Więc z tego względu każde wydanie już było trochę inaczej opracowane, tak jak zawsze tłumaczenia się robi. I to są na tyle niepewne, że nie ma jak ustalić jednolitego tekstu Septuaginty. Do tego pochodzą z IV wieku po Chrystusie. Tu warto zerknąć do wprowadzenia do Septuaginty z apokryfami w jednym z popularnych wydań Brentona, Sir Lancelota Brentona z 1851 roku, który opisuje, jak niektórzy krytyczni uczeni jego czasów próbowali nazywać Septuagintę jej bardziej prawidłową nazwą, czyli tekstem aleksandryjskim. Ale nazwa ta szerzej się nie przyjęła. Nie potrzebujemy Septuaginty, choć jest oczywiście ona pewnego rodzaju świadectwem, że w IV wieku był znany tekst hebrajski zawierający niektóre proroctwa, co jest w pewnym rodzaju dodatkowym wsparciem, ale de facto nie jest definitywnym wsparciem i nie potrzebujemy Septuaginty. Dla Starego Testamentu mamy zachowane słowa Boże w hebrajskim tekście masoreckim, a tam oprócz kropek i kresek masoretów jest spółgłoskowy tekst hebrajski. W przypadku Nowego Testamentu mamy ponad 5000 manuskryptów w języku greckim, a także wiele wczesnych tłumaczeń rozpowszechnionych za granicą, aby świadczyć o rzeczywistych słowach Chrystusa i jego apostołów. Tak więc historia Septuaginty jest zbędną, dodatkową, no niestety mistyfikacją, bajką dla niegrzecznych, mających łaskoczące uszy ciekawostek i takich tych ludzi, którzy lubią ciekawostki. Septuaginta nie została napisana przed Chrystusem, co już udowodniłem, więc nie była używana przez Pana Jezusa Chrystusa ani apostołów Pana Jezusa Chrystusa. A co z cytowaniami w Nowym Testamencie? Księgami najczęściej cytowanymi w Nowym Testamencie są psalmy, Izajasz, Księga Wyjścia i Powtórzonego Prawa, czyli najpopularniejsze w tamtym czasie. Cytaty te odbiegają od tekstu masoreckiego w 212 przypadkach, podczas gdy różnią się od tekstu Septuaginty w 185 przypadkach. Czyli widzimy, że jest to porównywalne. 200 a 190 w zaokrągleniu to jest ten sam rząd liczb. Być może dokładniejsze wczytanie przez kogoś innego dałoby odwrotny wynik, czyli więcej w Septuagincie, a mniej w masoreckim. Ale wszystkie 100% są w pełni zgodne z tekstem spółgłoskowym zachowanym w tekście masoreckim, czyli tekst masorecki z pominięciem masory dodanej w VII wieku. Nie można zatem wnioskować, że Septuaginta jest źródłem cytatów pisarzy Nowego Testamentu, a wręcz odwrotnie. Powstała po Nowym Testamencie, Septuaginta sugerowała się w niektórych lekcjach tym, co w Nowym Testamencie się znalazło. Więc co jest pierwsze, jajko czy kura? Wiadomo, że w tym pytaniu zawsze jest odpowiedź taka, że kura była pierwsza, która zniosła jajko, kurę stworzył Bóg. I tak samo tutaj, najpierw był Nowy Testament, z którego tłumacze Septuaginty korzystali, poprawiając swoje tłumaczenia. A jeśli gdzieś wcześniej byłby fragment przed Nowym Testamentem, na co w ogóle nie mamy żadnych dowodów, żeby choć jedna kreska Septuaginty istniała przed Nowym Testamentem, ale nawet jeśli by tak się kiedyś udało takie coś udowodnić, to wtedy mogły być przypadkowe trafienia. Natomiast twierdzenie, że Pan Jezus korzystał z Septuaginty i jego służbie ziemskiej jest kompletnie nieuzasadnione i ja osobiście zaliczam je do nieudanych żydowskich bajek. A w Słowie Bożym, w liście do Tytusa, pierwszy rozdział, mamy takie słowa ostrzegające nas. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają
od prawdy. Żydowskie baśnie nie są pomocne w rozumieniu i studiowaniu Słowa Bożego. Dlatego lepiej trzymać się czystego Słowa Bożego i mamy potwierdzone Słowo Boże w Nowym Testamencie, które nam jednoznacznie pokazuje i nie potrzebujemy słuchać żydowskich baśni. Niech Bóg wam błogosławi.